Tu jest coś więcej niż Jonasz, mówi Jezus. Mówi patrząc w tłum, patrząc na tych, którzy go słuchają, chcąc jakby powiedzieć, że słuchanie ma zawsze prowadzić do działania, do metanoi, do przemiany swojego myślenia. Myślę, że bardzo często dzisiaj powtarzamy, że nawrócenie jest związane z myśleniem, a nie tylko z jakąś sferą etyczną. Że nawrócenie to jest moment, kiedy ja zmieniam swoje myślenie na inny sposób, na sposób myślenia Jezusa. I to jest zawsze przewrót kopernikański w naszym życiu. I wydaje się, że mamy podobny problem jak ci, którzy są bohaterami dzisiejszej Ewangelii. Że czekamy na znak i wydaje nam się, że jakieś znaki, jakieś nadzwyczajne działanie Jezusa uruchomi nas do czegoś. A Jezus mówi, to ten znak Jonasza, też ten znak Syna Człowieczego, to już jest jakby wszystko, co jest wypowiedzianym Słowem Boga. Naprawdę my nie dostaniemy większego znaku niż Jezus Chrystus. Nie dostaniemy innego Zbawiciela. To jest jakby to Słowo i tak Bóg chciał się objawić właśnie w swoim Synu. I może w naszym oczekiwaniu być takie oczekiwanie jakiegoś znaku. A Jezus staje dzisiaj przed nami i mówi nam prosto w twarz, ja jestem znakiem. Moje życie jest znakiem dla ciebie. Bo może w nas być też takie myślenie, kiedy chcemy zmieniać coś w swoim życiu, albo zmieniać w ogóle swoje życie, albo zdecydować się w ogóle na rewolucję i wywrócić wszystko do góry nogami, zrobić przewrót kopernikański, wyjąć siebie z centrum swojego życia, a włożyć tam Boga. To jest po prostu, to jest wielkość właśnie przewrotu kopernikańskiego. To bardzo często możemy żyć właśnie z takim myśleniem, że znak, 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 daj mi znak. A on mówi, tobie chodzi o znaki, czy chodzi o mnie? Ja jestem znakiem. I to na początku tej dzisiejszej homilii taka przestroga, że dostajemy to słowo właśnie w ten wieczór, żeby nie skręcić w naszym życiu duchowym w to, że ja wystawiam właśnie Boga na próbę, że ja chcę od Niego takiego, żeby On tak robił takie rzeczy, które ja od Niego oczekuję. Bo to jest problem bohaterów tej Ewangelii. Że stoją przed Jezusem ludzie, którzy oczekują od Niego znaku. A Jezus odwraca tę logikę i mówi, ja oczekuję od was znaku. Znaku działania. Bo ten znak Jonasza to jest znak tego, że słowo w Niniwie jest głoszone i to słowo jest usłyszane i zamienia się w działanie mieszkańców Niniwy. A zatwardziałość naszego serca polega na tym, że my słuchamy, przyjmujemy, ale kompletnie nie wiemy, co dalej zrobić. Brakuje nam odwagi zmiany. W ogóle boimy się zmian. To jest jasne. Zmiany są zawsze niepewne. Ale w większości jesteście w takim momencie życia, że warto inwestować w zmiany. Naprawdę. Dzisiaj będzie trochę o diagnozie tego, gdzie jesteśmy i dlaczego wielu z nas mówi, że nie jesteśmy szczęśliwi, że nie mamy poczucia pełni życia, że żyjemy w jakimś niedostatku, w jakimś niespełnieniu wciąż. A co gorsza, w ogóle nie wierzymy, że to się wydarzy w naszym życiu.
Wczoraj was zachęcałem do tego, żebyście sobie zadali pytanie, co jest celem, pragnieniem waszego życia. Co jest taką rzeczą, że ty to widzisz i będziesz do tego dążyć, że masz to rozeznane na modlitwie, że masz to rozeznane w relacji z Bogiem, że to wiesz, że to jest jakby twoje powołanie, że w tym będziesz szczęśliwy. Ale jakąś porażką w nas jest to, że kapitulacją w nas jest to, że my mówimy, to się nigdy nie wydarzy. Ja nigdy tak nie będę mieć. To już jest taki moment, kiedy zostajemy w blokach startowych. Jakby jak echo wracają słowa papieża Franciszka wypowiadane w Krakowie podczas Światowych Dni Młodzieży o młodych emerytach. O ludziach, którzy już powiedzieli sobie, to już w moim życiu się nic nie wydarzy. Już niech będzie tak, jak jest. Po co to ruszać? Po co w tym grzebać? Jakoś się trzeba przetoczyć przez to życie w niezauważalny sposób i nic nie zmieniając. Także nie zmieniając tego świata. Powtórzę jeszcze raz to, co mówiłem wczoraj. Powołaniem nas, ludzi wierzących, jest zmiana świata. Jest bycie światłem, bycie solą, bycie zaczynem. Mamy być energią dla tego świata. Mamy z naszej wiary wyciągać to, że nie jesteśmy skazani na to, że patrzymy, co jest dookoła nas i się zamykamy i się chowamy. Właśnie będę chciał dzisiaj kilka rzeczy powiedzieć o tym, jak żyjemy, w jakiej jesteśmy kondycji. Ale nie będę mówił tego dlatego, żebyśmy się od kogokolwiek odgradzali. Kościół jest zawsze zanurzony w to miejsce, w tę kulturę, w której jest tu i teraz. Jak się zaczniemy odgradzać, staniemy się sektą. Jeżeli macie odwagę, jakby studiujcie historię Kościoła i patrzcie, w jakich momentach historii Kościół się kurczył, obumierał, a w których się rozwijał. Albo gdzie na świecie się kurczy, a gdzie się rozwija. Jak żyją nasi bracia w Azji? Jak żyją nasi bracia w Ameryce Południowej? Czego nam brakuje jako Europejczykom? Czego nam brakuje jako Polakom? Nie jesteśmy narodem wybranym. Wiara jest zawsze decyzją. Wiary się nie dziedziczy. To nie jest tak, że jestem wierzący, bo są wierzący moi rodzice. Muszę zawsze podjąć decyzję wiary, prędzej czy później. Żyjemy w takiej kulturze, która nazwałem sobie, że jest kulturą pewnego dobrobytu, które nie daje nam zaspokojenia. Rzeczywiście jesteśmy społeczeństwem, które ma bardzo dużo rzeczy na wyciągnięcie ręki. Bardzo szybko. To nas też bardzo różni od pokolenia naszych rodziców, którzy czasem przez żmudną pracę, rok po roku, poprzez oszczędności coś zdobywali. Jesteśmy dzisiaj pokoleniem, które może mieć wszystko. Za cenę kredytu, za cenę jakiegoś uwiązania, ale wszystko jest dosiężne. Mamy wiele rzeczy takich, których po prostu nigdy w cywilizacji żadne pokolenie nie miało. Mamy wspaniale rozwiniętą komunikację między sobą, przekazywanie informacji. Wiemy bardzo dużo o otaczającym na świecie. Żyjemy też w takim momencie tutaj nad Wisłą, że naprawdę mamy taką dostępność Ewangelii, Eucharystii, rekolekcji, duszpasterstw. Możemy przebierać, wybierać, tu przyjść, tam przyjść, tu, na taką godzinę, na taką. To nie jest opowieść o otaczającym nas świecie. Wielu z naszych braci i sióstr nie ma dostępu do codziennej Eucharystii, do Ewangelii.
Żyjemy w bardzo komfortowych czasach, także do wyznawania wiary, naprawdę. I nadużyciem jest mówienie, że jesteśmy tutaj prześladowani, bo jeżeli ktoś tak mówi, to jeszcze nie doznał nigdy chyba prześladowania. Ale ta słodycz w nadmiarze, tak jak słodycz powoduje mdłości, tak ten przesyt sprawia, że jakby z drugiej strony jesteśmy pokoleniem bardzo ubogim. Właśnie w radość życia, w sens życia. Jak mówi papież Franciszek, właśnie społeczeństwo technologiczne ma coraz mniej możliwości, okazji do takiej pełnej radości. Że jesteśmy bardziej w rozrywce niż w radości. Że żyjemy w takich czasach, które są technopolem. Że to, co jest technicznie możliwe, jest moralnie zgodne. Znaczy, jeżeli coś jest możliwe z poziomu technologii, medycyny czy czegokolwiek innego, to mówimy, czemu tego nie robić? Nie? Jakby technika jakby zasłoniła nam etykę. Skoro coś jest dosiężne, róbmy to, wykorzystajmy to. Wchodzimy w taki świat przeżyć, gdzie nie ma czasu na namysłu, gdzie właśnie jest prymat emocji nad rozumem. Że nie wierzymy swojemu rozumowi, ale wierzymy swoim emocjom. Że właśnie cały czas sobie powtarzamy, no jak ja coś czuję, to to jest, jak czegoś nie czuję, tego nie ma. Albo ktoś nam mówi, no rób to, co podpowiada ci serce. Tylko że Słowo Boże mówi, serce jest najbardziej zdradliwsze w człowieku. Czy rzeczywiście jest tak, że mamy iść za głosem swojego serca? I czy głos mojego serca jest głosem Boga? Czy to jest to samo? To nie jest tak, że moje serce to jest moje sumienie. Żyjemy w takiej stymulacji życia. W symulacji i w stymulacji. Że w naszym życiu się musi coś cały czas dziać. Także w życiu duchowym. Także w Kościele. Jakby się nie działo, byśmy mieli poczucie, że czegoś brakuje. Czegoś nam nie dostaje. Od paru lat się przyglądam takiemu życiu religijnemu. Akcje, wydarzenia, eventy. Podkręcanie rzeczywistości. Także w życiu duchowym, także w życiu Kościoła. Rocznica goni rocznicę. Aż głupio przeżyć jakiś rok, który nie jest rocznicą czegoś. Cały czas musi się coś dziać. Cały czas musi być jakiś obchód. Zawsze musi być coś do świętowania. Cały czas nasze życie, zobaczcie, eksplozja ekstremalnych przeżyć. Ekstremalna droga krzyżowa, za chwilę będzie ekstremalne majowe, ekstremalne Boże Ciało. Podkręcajmy, podkładajmy ogień, bo jak jest tak normalnie, to jest za słabo. Pytanie jest, jakie to ma owoce? I czy przypadkiem też nie jest tak, że właśnie stajemy jako ci, którzy cały czas mają roszczenie wobec Boga znaku, dawaj mi znak. Ale też jesteśmy bardzo ostrożni w życiu. Boimy się ryzyka. Jesteśmy ostrożni, bo boimy się takich ruchów, których nie znamy. Boimy się wchodzić w sytuacje, których nie znamy. Że bardzo często żyjemy na takim hamulcu, ale ten hamulec ma też źródło w tym, że jesteśmy niedowartościowani. I to niedowartościowani przez nasze rodziny. Przez naszych rodziców. Jesteśmy pokoleniem, które właśnie nie zna swojej wartości, nie ma swojej wartości. Wiele rzeczy, z którymi mamy problem,
nasze grzechy, nasze nałogi mają swoje źródło właśnie w szukaniu wartości, że jestem żebrakiem wartości. Że bardzo często wchodzę w takie czy inne rzeczy, zależności, które też często kończą się grzechem, dlatego żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, jaka jest wartość w moim życiu. Żeby ktoś mi powiedział, że mam wartość, że się liczę. I wartość naszego życia to nie jest to, gdzie ja jestem na studiach, skąd ja jestem, jakie są moje korzenie, jaka jest moja rodzina. Że wartości mojego życia nie opisuje to, co ja zrobiłem w życiu, ale to, kim ja jestem, też kim ja jestem dla Boga. Zadawajcie sobie to pytanie nieustannie. Kogo widzi Bóg w was, jak na was patrzy? Jeżeli myślicie o tym właśnie, jakimi być rodzicami, to bądźcie rodzicami, którzy inwestują jakby swoje życie, siłę swojego życia w umacnianiu wartości swoich dzieci. Też żyjemy być może w takim momencie, że jesteśmy takim mocnym pokoleniem ja, ale w konfrontacji z innymi. Znaczy, że inny jest zawsze dla mnie wrogiem, zawsze zagrożeniem, jakimś przeciwnikiem. Ktoś, kto myśli inaczej jak ja, ma inny system wartości niż ja, głosuje inaczej jak ja, ubiera się inaczej jak ja. Ten moment takiego wpuszczenia w swoje życie muru wrogości, o którym mówi święty Paweł właśnie, że Jezus jest tym, który rozwala mur wrogości. Mówiłem też o tym wczoraj. Wartość życia każdego człowieka jest taka sama. To jest wartość dziecka Bożego. Mojego największego wroga, o którym pomyślę, Bóg nazywa swoim ukochanym dzieckiem. I ta osoba jest odkupiona krwią Jezusa. Wartość życia tej osoby to jest wartość krwi Jezusa. Jezus za nas umarł, jak byliśmy grzesznikami. Nie mamy w tym ani grama zasługi. Nie da się zasłużyć, nie da się zapłacić za zbawienie. I to jest oczywiście bardzo trudne. Takie patrzenie na świat, patrzenie na otaczających nas ludzi właśnie jako na braci, na siostry. Ale dlatego mamy Ewangelię, dlatego mamy Jezusa i mamy Jego życie właśnie jako znak dla nas, żebyśmy się uczyli zmiany myślenia na zmianę myślenia Jezusa. Zobaczcie, cała Ewangelia to jest permanentna konfrontacja Jezusa z religijnym establishmentem tamtych czasów. Tu jedzie po faryzeuszach, pouczonych w piśmie jak po łysej kobyle. Zawsze się coś, zawsze ma jakąś tam, jakieś ma ale. Siedzi z celnikami, z prostytutkami, ze złodziejami, z łobuzami. Zróbcie sobie, zadajcie sobie pytanie, z kim byłby dzisiaj? Gdzie byłby? Do kogo by poszedł? Z kim by teraz siedział? Z nami tutaj? Gdzie byłby Jezus dzisiaj? Gdzie byłby, żebyśmy znów powiedzieli o Nim, jesteś, nie możesz być Bogiem, nie możesz być Mesjaszem. Jesteś pijakiem i żarłokiem. W moim duszpasterstwie jest teraz taki trend, że my dużo jemy, właśnie naśladując Jezusa jako żarłoka i pijaka. Taki mamy charyzmat, sobie odkryliśmy. Przy stole dużo siedzimy. Patrzcie na Ewangelię, patrzcie, jak się zachowuje Jezus. Patrzcie, jak pokazuje Samarytan jako wzory na przykład. To są ludzie, którzy są wrogami, którzy są nieprzyjaciółmi.
To jest bardzo trudne. Zmienić swoje życie na swoje myślenie, na myślenie Jezusa. Powiesz, mam rację, moje jest słuszne myślenie. Okej, tylko jakie jest z tego dobro? Jak twoja racja łączy ludzi? Jak przeżywana przez ciebie religijność, życie duchowe, jak łączy ludzi? I historia ostatnich 150 lat XX wieku pokazuje, jak można wejść w bratobójstwo, dlatego że mówimy, ktoś jest inny. I to też sprawia, że to myślenie ja i inni sprawia, że żyję cały czas w permanentnym zagrożeniu. A zagrożenie jest super formą manipulacji ludźmi. Pamiętajcie o tym. Niczym się lepiej nie steruje ludźmi jak zagrożenie. Czasem wydaje się, że ten obraz jest takim obrazem pewnym fatalizmu. Że to jest sytuacja jakaś bez wyjścia, że możemy sobie opisywać rzeczywistość i mówić, no właśnie, jak tu się ruszyć? Właśnie dlatego mamy być ludźmi, którzy są w stanie zmieniać świat, zmieniać otoczenie, właśnie poprzez swoją wiarę, poprzez świadectwo swojego życia, poprzez to, że my się odważymy być innymi. Że my w społeczeństwie, które jest bardzo technologiczne, które jest bardzo wirtualne, zaczniemy inwestować w relacje. Że najważniejsze jest to spotkanie. Twarzą w twarz. Że siedzimy czasem wyrzucając z rąk telefony, tablety. To nie jest tak, że instytucje zmienią świat. Znaczy, wy, którzy tu jesteście jakby elitą, która ma to wszystko zmienić. Znów jest taki moment, że my na przykład wierzymy, że instytucje zmienią świat. Że są jacyś ludzie i oni się nad tym znają i oni są od tego. My nie. Co ja mogę? Jesteśmy takim pokoleniem pochylonych głów. Pochylonych głów, które chodzą i mówią, no gdyby oni coś tam na górze zmienili, to może byłoby lepiej. Właśnie pełnia życia to jest uwierzenie, że ja nie jestem skazany na życie z pochyloną głową. Że ja mam prawo być dumny także ze swojego życia, z mojej tożsamości, z mojej wiary. Właśnie to, że ja chodzę z podniesioną głową, to nie wynika z mojej próżności, ale z tego, że ja jestem Jezusowy, że Jezus jest ze mną. Że ja gram w najlepszej drużynie świata. Że my wygraliśmy. Że diabeł jest pokonany. Że jest jednym wielkim przegranym. Że to nie jest jak mitologia, to starcie Boga dobrego i Boga złego. I oni tak walczą ze sobą i nie wiadomo kto wygra, a my drżymy ze strachu i mówimy, toczy się walka. Dobra ze złem. No do licha, kto to wygrał? Kto to wygrał? My jesteśmy w zwycięskiej drużynie. A siedzimy, jakbyśmy po prostu byli na mundialu i podejrzewali, że tam będzie jakieś oszustwo i może być jeszcze dogrywka i w ogóle. Naprawdę, uwierzcie w moc Boga. Uwierzcie w to, że właśnie w Jezusie jest moc.
moc zwycięstwa, że On jest silny. Ja czekam, aż ktoś namaluje takiego Jezusa, który w ogóle jest silnym facetem. No bo ten pasterz z tymi lokami, blondynek taki, właśnie polski blondyn taki, to jakby słabo utożsamia moc, siłę Boga. Ale też kiedy wpatrujemy się w ukrzyżowanego, to widać moc Boga. On jest silny, On pokona twój grzech. Ile razy prosiłeś Jezusa, żeby pokonał twój grzech? A ile razy prosiłeś Go o to, żeby dał ci siłę, żebyś ty mógł to zrobić? I odpowiedz sobie na pytanie, dlaczego ci całe życie nie wychodzi? Dlaczego siedzisz wokół tego całe życie i mówisz, nic się nie zmienia? Bo inwestujesz w siebie, mówisz, to ja to wszystko zrobię. Ja, Zosia Samosia, pokonam swój grzech. Nie jesteś swoim Zbawicielem. Nie dasz rady. Jezus da. Pozwól Mu na to. Pozwól Mu chwycić kierownicę tego życia. Powiedz Mu, zacznij tym kierować. Przejmij kontrolę nad moim życiem. Nie bójcie się. Nie bójcie się Jego władzy. Bo to jest władza, która ma zawsze na celu wasze szczęście i wasze dobro. I ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć, to ten wątek, o którym mówiłem, zapowiedziałem go wczoraj, czyli o Duńczykach. Gdzie leży źródło szczęścia Duńczyków? Jest taki termin pewnego stylu, sposobu myślenia właśnie Skandynawów, czy właśnie przypisywany Duńczykom, czyli hygge. Hygge jako taki sposób zadowalania się małymi, prostymi rzeczami, rytuałami. Z takiej przyjemności, że małe jest piękne. Wiecie, jak Dania. Taki wystaje taki mały palec tam w północnej, tutaj nad Niemcami i oni się cieszą z tego, kim są. I mają taką wrodzoną radość życia. Że ważne jest dla nich jakby chwytanie codzienności. Że ta codzienność nie musi być podkręcana. Że moje zwyczajne spotkanie, że moje zaparzenie kawy, że posiedzenie w fotelu, poczytanie książki, to jest klucz do szczęśliwego, spełnionego życia. I wierzę, że my rzeczywiście mamy jakby sposób na takie hygge po katolicku. Na hygge, które jest na przykład związane z relacją z Jezusem, z naszą modlitwą, z modlitwą adoracji. Że ja mam taki moment na modlitwie, że ja nic nie robię, że ja nic nie produkuję. Że ja po prostu jestem, siedzę. Bo to jest bardzo trudne. Modlitwa adoracji, taka modlitwa, gdzie ja nie produkuję, nie zagaduję, ale słucham Jezusa. Co ma mi do powiedzenia? I właśnie hygge to jest ta codzienność przeżywana w sposób świadomy. Że każdy dzień jest ważny, że każda chwila jest ważna. Że nie myślę tylko o tym, że coś kiedyś, za rokiem, ale tu i teraz. Że tu i teraz jest moment mojej świętości. Że tu i teraz przyjdzie Pan Bóg do mojego życia. Przyjdzie w codzienności, przyjdzie w spotkaniach, przyjdzie w słowie, które dostaję. Przyjdzie czasem w taki bardzo prosty i banalny sposób, jak przychodził w Ewangelii. Czasem nierozpoznany. Bóg jest zawsze wolny i przyjdzie do waszego życia tak, jak On chce, a nie tak, jak wy chcecie. Jeżeli Mu na to pozwolicie, to dotrze do waszego życia. Czasem w taki sposób i przez takich ludzi, których wy się w ogóle nie spodziewacie. I potrzebujemy właśnie Boga, relacji z Bogiem, żeby nasze życie było pełne i szczęśliwe. Bo relacja z Bogiem sprawia, że wyjmuje siebie z centrum życia. Wyjmuje siebie z centrum tego układu słonecznego. I wtedy zaczyna się swoboda życia. Mam czym oddychać? Nie żyję w takim wiecznym napięciu, że ja cały czas coś muszę. Potrzebujemy Jezusa, Jego krzyża, Jego życia,
aby zobaczyć Boga, który jest bezbronny, w którym nie ma przemocy, nie ma podziału, ale jest zawsze jedność, łączenie. I tak samo jak wczoraj, tak samo i dzisiaj was zapraszam do tego, abyście byli przed Bogiem prawdziwi, żebyście powiedzieli Mu o wszystkich swoich pragnieniach, ale żebyście też mieli odwagę zapytać się Go, czego pragnie dla was. I może tak być, że nam się wydaje, że nie mamy siły na zmianę, że my tego nie zrobimy, że nie przewalimy naszego życia do góry nogami. Ale musimy wrócić do tego słowa, które dostaliśmy wczoraj. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Pozwól Jezusowi uczynić twoje życie szczęśliwym tu i teraz. Pozwól Mu uczynić twoje życie życiem na bogato. I żyj tak, żeby ludzie widzieli w tobie najszczęśliwszego człowieka na świecie. Bo prędzej czy później zapytają się, skąd ty to masz? I dlaczego nie jesteś smutny jak to miasto? Tylko jesteś trochę inny. I jak będziecie gotowi, to odpowiecie, że macie to z Jezusa. Bardzo wam tego życzę. Jutro też jeszcze opowiem w kilku takich konkretach, jutro wieczorem, jak się dobrać do szczęścia w swoim życiu. I zacznijcie się trochę uśmiechać, bo naprawdę ja wam krzywdy nie robię. To jest naprawdę miejsce naszej radości, naszego szczęścia. Eucharystia. Naprawdę.